Po tym, jak na działkach przy ulicy Solnej w Koninie znaleziono ciała matki i syna w spalonym domku, prokuratura zleciła sekcję zwłok obojga. Dzięki niej śledczy poznali bezpośrednią przyczynę ich śmierci. Została pobrana krew na badanie w kierunku zawartości alkoholu i innych środków odurzających. Na co przede wszystkim wskazało badanie płuc. Poza tym zlecone zostały jeszcze inne badania. Został powołany biegły z dziedziny pożarnictwa, który ma za zadanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Ale na te wyniki trzeba jeszcze poczekać, podobnie jak na ekspertyzę dotyczącą przyczyny pożaru. Został powołany biegły z dziedziny pożarnictwa, który ma za zadanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Sekcji zostały poddane także zwłoki mężczyzny, którego wyłowiono z rzeki Powy w Starym Mieście. Przypomnijmy, że po wyciągnięciu na brzeg został zreanimowany przez strażaków i zabrany do szpitala, gdzie po kilku godzinach niestety zmarł. Ustalono, że bezpośrednią przyczyną jego zgonu było wychłodzenie, znaczne wychłodzenie. Wciąż także nie wiadomo, w jakich okolicznościach 38-latek znalazł się w wodzie. Prowadzone jest śledztwo, które ma za zadanie również ustalenie takich okoliczności. Wyjaśniane jest także, czy ktoś mu w tym pomógł, czy nie. To jest dopiero badane, ponieważ bezpośrednia przyczyna śmierci nie wskazuje na to, że był udział osób trzecich, ani nie wyklucza tej okoliczności. Czekamy zatem na wyjaśnienie tej zagadki.